Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w następnej odsłonie Transport Fever. Te szlabany, które się tutaj opuszczają, to przecina je linia Królewski Brzeg. Właśnie ją widzicie w nowej odsłonie. Teraz będziemy obsługiwali tą linię nowocześniejszymi składami. Jeszcze nie chciałem tutaj przesadzać z lokomotywami bardzo szybkimi. To jest nasza pierwsza, najstarsza linia, która nie pasuje tutaj ekspres. Taki szybki szynobus. Chciałem jeszcze odrobiny tradycji. Czegoś, co będzie nam przypominało o naszej pierwszej linii. Chciałem, żebyśmy jeszcze jeździli tutaj składami niezbyt nowoczesnymi, nie najnowocześniejszymi, ale i takie nas dzisiaj nie ominą. Zobaczycie od takich do najnowocześniejszych składów, jakie posiadamy w tej chwili. Mamy rok 2029, trochę ponad realność, no ale załóżmy, że skoro już weszliśmy w XXI wiek, a i w takim wieku przecież dieslowskie lokomotywy obsługują te stare, ciekawe linie. To jest najładniejsza nasza linia. Odejdźmy od tego. Od razu Wam powiem, co tutaj się wydarzyło. Na chwilę zatrzymam grę. Zobaczcie na stan naszych finansów. Mamy minus 34 miliony 800 tysięcy. Tak jak mówiłem, te pieniądze uciekały w zastraszającym tempie. Musiałem podjąć tutaj kroki zakupowe. Musiałem podokonywać tych podstawowych zakupów, aby móc Wam je jeszcze przedstawiać. Dlatego musimy odbić się od dna, musimy zacząć zarabiać jakieś pieniądze. Nasza firma mocno zainwestowała w muzeum. Muzeum nas będzie kosztowało bardzo, bardzo duże pieniądze na tę chwilę. Tutaj mamy wstrzymaną żywność, wstrzymuje je paliwo. Teraz puścimy paliwo. Paliwo zastąpiłem lokomotywą spalinową, nowocześniejszego typu oczywiście. To są lokomotywy stricte używane w Niemczech, ale też i w Austrii. Bardzo, bardzo ciekawe jednostki. Nie są zbyt silne, ale do paliwka powinny wystarczyć. Rozwijają prędkość tam chyba 140 km na godzinę. No, nie będzie to jakaś tragedia dla nas. Nam to wystarczy. Na obsługę paliwa myślę spokojnie. Na koniec oczywiście zostawiłem smaczek, fajną niespodziankę. Teraz mamy kolejny skład. Skład do ropy. Ten, który zdjęliśmy, zastąpiliśmy Tandera lokomotywą spalinową o małej, takiej niedużej, bym powiedział, mocy, natomiast w wielkim potencjale. Ma wielkie serducho ta lokomotywa, jest już nam znana, jeździ na naszej makiecie, jest Wam znana. Tak to się będzie prezentowało, jeżeli chodzi o linię ropną. Myślę, że tutaj pięć wagonów, jakie jej tutaj zaproponowałem, wystarczą na obsługę tej linii. Ona ma nam zasilać krótką trasę, jaką obsługuje pociąg ropny. Pamiętamy, już Wam ją pokazuję. To jest ta linia. Ona nie wymaga tutaj jakichś dużych nakładów, składów ogromnych, potężnych. To jest typowo taka linia typu po prostu zakład przetwórczy, znaczy zakład produkcyjny, zakład przetwórczy. Tutaj w tym przypadku jest to szyb naftowy, który wydobywa nam
No ponad 400 jednostek, nieźle. I do zakładu przetwórczego, czyli rafinerii ropy naftowej. I ma nam tutaj dostarczać i ma powodować, aby paliwo cały czas płynęło. Tutaj widzę, że składy już poszły. Następny skład, odjazd. Super. Ja myślę, że to wystarczy. Zapotrzebowanie miast będzie na bieżąco realizowane. Myślę, że tutaj żadnych przerw nie będzie. Jak tam nasza linia ropna? No już powoli, powoli zbliża się do swojej. Będzie nam zarabiała pieniądze. Musiałem zareagować właśnie w ten sposób, dlatego że za chwilę byśmy nie kupili żadnego składu, a to spowodowałoby powolny upadek naszej firmy i koniec tejże mapy. Aby uratować ten stan, musiałem od razu zakupić pociągi, musiałem wprowadzić je powoli na trasy, aby one już powoli zaczęły zarabiać konkretne rzeczy, konkretne pieniądze. W innym przypadku myślę, długo by to nie trwało, jakbyśmy chylili się ku upadkowi. W tej chwili mamy minus 56 tysięcy milionów. Są linie, które nas bardzo mocno ratują. Są nimi linie, które wcześniej zbudowaliśmy. Linia maszynowa, linia osobowa, która jeździ tutaj między tymi, taka boczna. Też fajne pieniądze zarabia, patrzyłem. Tutaj mamy paliwko. Na paliwko zaproponowałem taki skład. To jest bardzo silna lokomotywa, dlatego żeby ona dojeżdża do naszego tutaj środkowego miasta. Zaraz, to było chyba to miasto. Pokaż. Tak, to jest właśnie to miasto. Ten Portsdale. I tutaj widzę, że to jest naprawdę kawał drogi. Uznałem, że będzie nam potrzebna silna, szybka lokomotywa. Ta lokomotywa ma możliwości rozpędzenia składu do 160 km na godzinę. Wagony ją trochę przyhamują, bo one chyba mają 140, o ile się nie mylę. Ona jest dość silna i jest w stanie uciągnąć. Skład tutaj zaproponowałem, kilkunastowagonowy. Dokładnie tutaj jest chyba 15 czy 16 wagonów, 16 bodajże. I taka linia będzie nam zasilała tamto miasto, ten Portsdale cały. Myślę, że powinno być dobrze. Myślę, że to wystarczy. To wystarczy, żeby ta linia tutaj funkcjonowała. Teraz poczekamy na jej wyjazd. Musimy ją jeszcze zawrócić. Aha, brak trasy. Brak trasy, dlatego że za szybko ją zawróciłem. Zawrócimy ją za chwilę. O, ja myślę, że teraz sobie poradzi ze znalezieniem swojej trasy. Przez jakiś czas oczywiście ta linia nie będzie zarabiała, tak jak za każdym razem to się dzieje. Tutaj co jedzie? A no żywność. 104 na 104. No i dobrze. Też tam już pomału trzeba będzie pomyśleć nad innymi pociągami. Tam też widzę, że żywność dojechała. Ratują nas te linie. Bardzo mocno nas ratują. Naprawdę. Tutaj ciężarówki, które rozwożą. One także nieźle zarabiają. Powinniśmy wyjść z tego dołka. Damy radę. A tutaj mamy linię Regio, którą zdjęliśmy. To była ta lokomotywa DDR-owska. Zastąpiłem ją takim szynobusem. Prosty,
lekki i tani, a na takich nam teraz zależy, który powinien wystarczyć. Ja myślę, że on spokojnie da radę na tej linii. Ta linia nie była zbyt wymagająca. W tej jednostce mieści się 31 osób. Przynajmniej tak gra to przedstawia. Nie wiem, to troszeczkę jest to nierealne. Zaraz wam to jeszcze pokażę. Spróbuję. O, tutaj mamy te zaraz zespoły trakcyjne. 31 osób. No ja myślę, że do takiego składu spokojnie by weszło do jednego członu około 200 osób. Myślę, że spokojnie. To jest trójczłonowy skład, więc czemu tutaj ktoś dał 30 osób? Nie wiem. No, żeby woziło 60, ale jest to bardzo tania propozycja i dlatego z niej skorzystamy. Tutaj zobaczymy, jak dojeżdża do naszego jednego z największych dworców, jakie wybudowaliśmy. Tutaj, no tutaj się dzieje, tutaj linie się krzyżują naprawdę wszelako. No, potencjał jest ogromny tych linii. Ogromny. Następną linią to także będzie stąd realizowane, więc od razu wam pokażę. Drugiego szynobusa, który zakupiłem, za ostatnie przyznam już pieniądze i na razie będzie obsługiwał linię te trzy miasta. Trzy miasta, z których zdjęliśmy jedną z lokomotyw z wcześniejszych składów. Prezentuje się w taki sposób. Pomalowałem ją na czerwono, na kolor linii. Jest to taka linia typowo regionalna. Dałem jej trzy zestawy. Po to, ona tutaj miała jednak potrzeby troszeczkę większe. A nie stać nas w tej chwili na składy typu diesel plus ileś tam wagonów, tak? No w tej chwili średnio nas na to stać. Musimy oszczędzać bardzo. Mamy już 60 milionów na minusie. No ja myślę, że to jest elegancki szynobus. Bardzo elegancki. Bardzo ładny. Bardzo ładnie się prezentuje. Da sobie radę na tej linii spokojnie. I ostatnia moja propozycja. Moja propozycja na linię kolejową, tą środkową. I to jest lokomotywa, to jest skład, który niedawno ściągnąłem z modów. To jest moja propozycja na linię środkowa kolejowa. To jest ta linia, która była obsługiwana tą najszybszą lokomotywą parową. Tak, to jest flirt, który bardzo często w Polsce jest wykorzystywany na liniach ekspresowych Intercity Express. Bardzo, myślę, ciekawa propozycja. To jest, u nas w Polsce zaproponowano dwa różne składy, jeżeli chodzi o linię typowo ekspresową. Zaproponowano nam pociągi, ktoś kupił wielkie rakiety, które mają ogromny potencjał, który nie zostanie wykorzystany. Natomiast flirty, dużo tańsze, nasze w sumie,
nadające się naprawdę do dużych prędkości. One spokojnie 200 na godzinę ciągną. Po co komuś potencjał na 250-300 km? Nie wiem. Ja rozumiem, że tam jakieś odcinki w Polsce potrafią obsłużyć takie prędkości, ale to są naprawdę krótkie odcinki. Te lokomotywy, nie wiem, czy tam są w stanie w ogóle się rozpędzić do tych prędkości. A to są naprawdę bardzo luksusowe wagony, bardzo nowoczesne. Proszę bardzo. I naprawdę eleganckie, są no śliczne, są ładne po prostu, tak? Jak na potrzeby kolejki ekspresowej, jak najbardziej. I tą linią będziemy obsługiwali jako linią ekspresową od tej pory. Właśnie te dwie części mamy, obsługiwali po prostu tym składem. O. Tak to będzie się mniej więcej prezentowało. I tyle ode mnie. Linie już pomału wracają na swoje trasy. Zaczną powoli zarabiać pieniądze. Chciałem was po prostu poinformować o zmianach, o tym, co zastąpiliśmy czym, na jakich liniach, żebyście mieli orientację na bieżąco, jak to wygląda, jak to się prezentuje. No i zapraszam was oczywiście na standardowo na przejażdżkę. Przejażdżka, myślę, kolejką bardzo nowoczesną, będzie miłym zakończeniem ery parowej i takim podkreślnikiem wejścia w erę nowoczesności. Aczkolwiek także na swój sposób ładną, śliczną. Zapraszam was na przejażdżkę flirtem. Miłej podróży. Dozo.